jest w ogóle, daj babcia spokój, ile tych leków oni da? Ja biorę tylko te, co potrzebuję. Co potrzebuję? Jakbyś brała tylko te, co potrzebujesz, to byś brała połowę mniej. Tyle lekarz zapisał, tyle musi brać. Lekarz, który zapisuje, lekarz, to tyle trzeba zapisuje. Brać. A wy panu doktorowi Andrzejowi tyle ufacie, że... No ufamy mu. No, trzeba doktorowi ufać. Niestworzone rzeczy wymyśla. Zapalenie, kurczę... Ja się muszę usiąść, bo już jest ciężko. Ciężko. Muszę to usiąść. Tak. Super. Się zmęczyłam, muszę się usiąść. I zawsze jest ciężko. Mateuszku, pójdziesz mi do apteki po leki? A wiesz co, babcia? Nie pójdę. Dlaczego? Bo mi się nie chce. No wiesz... Tyle mi już taki powód mi wystarczy. Ja bym mogła pójść sobie po leki, tu jest apteka niedaleko. Dwie minuty i jestem. Tak, jesteś kochana. Dziękuję. No i co jeszcze? Może i PESEL dacie i was opracuje. Nie przesadzaj, nie przesadzaj. Idź zobaczyć, dlaczego tak już Smitowa nie wraca długo. Dlaczego tak nie wraca? Jeżeli pewnie nie zobaczysz. Pewnie was okradła i tyle. Nie tak źle. Wiecie co? Powinniście mniej ludziom ufać. Dlaczego? Widzisz dlaczego? Nie ma, przyjdzie. Trzymaj. Czemu mi to dajesz? Kiedyś zrozumiesz. Dziękuję Ci, Dziękuję, dziękuję. Dobrze się zrobię.